Witajcie wszyscy bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie. Ostatnio taką formę wymyśliłem, znaczy nie wymyśliłem, już dawno wymyśliłem, ale biorę czasownik 2 albo 3 i robię z nimi możliwie jak najwięcej zdań z różnymi spójnikami. Czyli taki rajd po spójnikach i dzisiejszym tematem przewodnim, czy też podstawowym czasownikiem, który mnie będzie interesował, to jest czasownik anrufen i gefallen, podobać się i dzwonić do. W opisie filmu znajdziecie link do mojego postu, gdzie upublikowałem wszystkie możliwe spójniki w języku niemieckim. I to jest taki auto challenge. Sam sobie zadałem to zadanie. Nie wymyślałem tych zdań wcześniej, słuchajcie. Nie przygotowywałem ich. Ale będę wymyślał na bieżąco. Wiedząc, że mam do wykorzystania czasownik anrufen albo gefallen, dzwonić do albo podobać się, plus dany spójnik. Pierwszy spójnik to spójnik ale, czyli aber, z czasownikiem dzwonić. Przykład zdania, już mam. On do nas dzwoni, ale bardzo rzadko. Ruft uns an, aber sehr selten. Ruft uns an, aber sehr selten. Tak? I z czasownikiem gefallen. Możliwe, że przyjdzie taki moment, kiedy stwierdzę, że nie mam pomysłu na zdanie. Tak? Liczcie się z tym i wybaczcie. Jeżeli macie pomysły na te zdania, właśnie, to jest zadanie dla was. Jeżeli któreś zdanie mi nie wyjdzie, a wy będziecie mieć pomysł na to zdanie, to dajcie w komentarzu, słuchajcie. Dajcie w komentarzu. Spójnik aber i podobać się. Ona mi się podoba, ale co? Dziwne, nie? Podoba mi się tam, ale tylko... Dobra, mam. To miasto mi się podoba, ale tylko nocą. Die Stadt gefällt mir, aber nur in der Nacht. Die Stadt gefällt mir, aber nur in der Stadt. In der Nacht. Entschuldigung. Dobra, kolejny czasownik. Spójnik. Spójnik den, ponieważ, z czasownikiem zadzwonić, ponieważ, dzwonię do niego, ponieważ, dzwonię do ciebie, ponieważ muszę z tobą porozmawiać o mojej pracy. Ich rufe dich an, denn ich muss mit dir über die Arbeit sprechen. O mojej pracy? Über meine Arbeit sprechen. Jeszcze raz. Ich rufe dich an, denn ich muss mit dir über meine Arbeit sprechen. Spójnik den jest spójnikiem z pierwszej grupy, z tej grupy tak zwanej aduso, czyli z grupy, która nie wpływa w ogóle na szyk zdania. I tutaj pasowałoby wspomnieć o spójniku weil. Słuchajcie, weil to też jest ponieważ, ale on jest z trzeciej grupy. To znaczy, weil wyrzuca czasownik na koniec. Czyli muszę z tobą porozmawiać. Dzwonię do ciebie, ponieważ muszę z tobą porozmawiać. Ich rufe dich an, weil ich mit dir sprechen muss. I to muss jest na końcu. Dlaczego? Bo jest weil wtedy. Tak jest zdanie z den, a tak jest zdanie z weil. Widzicie? Tym się różnią. I coś z ponieważ z gefallen, to mi się podoba, ponieważ jest bardzo, bardzo zdrowe. Nie wiem, sposób jedzenia, dieta. O, die Diät gefällt mir, denn sie ist sehr gesund. Albo die Diät gefällt mir, weil sie sehr gesund ist. Spójnik i, und. Można takie rzeczy, niby prosty spójnik, ale ciężko z nim takie sensowne zdanie wymyśleć. Ja dzwonię, dzwonię i co? Ich rufe an und... Nie mam pomysłu. Sensowne, żeby zdanie poddaje się. Tak samo z gefallen. No podoba mi się, ona mi się podoba i... Sie gefällt mir und ich muss mit... Ich muss sie zum Café einladen. I muszę ją zaprosić na kawę. Takie słabe to zdanie, nie? Z tym und. Und się fajnie pojawia, kiedy wymieniacie te rzeczy. Und pojawia się najlepiej i najlepiej pasuje w sytuacji, kiedy wymieniacie parę rzeczy.
und, nie? Jest takie po niemiecku mówią i, jak gdy wymieniamy na przykład, co tam robiliśmy, nie? Że wir haben gebadet und haben uns gesund und, nie? Tak wymieniacie, że dużo rzeczy robiliście na przykład nad morzem. Jedźmy dalej. Sondern, spójnik lecz. Ja nie dzwonię, nie chcę dzwonić do niej, lecz do jej mamy. Ja nie chcę do niej dzwonić, lecz do jej mamy. Ich will nicht sie anrufen, sondern ihre Mutter. To jest przykład na ten sondern. Ale anrufen, ja nie, lecz... O, ja nie dzwonię do niej, lecz do niej pójdę. Ich, albo nie będę do niej dzwonił. O, czas przyszły. Ich werde sie nicht anrufen, sondern zu ihr gehen. Lecz do niej pójść. Nie będę dzwonić, lecz pójdę. Dobra. I sondern z gefallen, czasownikiem. Nie ona mi się podoba, lecz jej siostra. Sie gefällt mir nicht, sondern ihre Schwester. Tyle. Dobra. Wiecie, to też ma być taki przykład tych zdań krótkich, tak miarę, wiecie, przeglądowo. Troszeczkę po to, żebyście w ogóle, dla niektórych z Was, jeżeli to są te w ogóle nowe rzeczy dla Was, te spójniki, żebyście wiedzieli, że coś takiego istnieje w niemieckim, nie? Szukajcie dalej, nie? Po tych spójnikach ewentualnie zdań. Oder, albo. Albo dzwonisz, albo dzwonimy do nich, albo do nich jedziemy. Wir rufen sie an, oder... Wir fahren zu ihnen. Wir rufen sie an oder wir fahren zu ihnen. Wspomnę tylko, że oder możemy tłumaczyć. Jeżeli robimy zdanie zwykłe, to używamy tłumaczenia albo. Nie? Jedziemy nad morze albo w góry. Wir fahren an die Ostsee oder ins Gebirge. Tłumaczymy albo. Natomiast gdy jest kwestia, że możemy też tłumaczyć oder jako czy, ale to wtedy w pytaniach, rozumiecie? Wtedy to zdanie nie może być zdaniem orzekającym, tylko musi być pytaniem. I teraz właśnie tutaj z gefallen mi przyszło do głowy takie zdanie. Czy tobie się podoba ona, czy jej siostra? Gefällt dir sie oder ihre Schwester? Gefällt dir sie oder ihre Schwester? I wtedy mamy przykład, nie? Dobra. Słuchajcie, przechodzimy do drugiej grupy spójników z szykiem przestawnym. To są, słuchajcie, spójniki, po których czasownik jest zaraz po spójniku. Nie? Mam tutaj wypisanych, ile to mam tych czasowników, spójników? 7. Zobaczymy, czy wszystkie nam się uda użyć. Mimo to, trotzdem, mimo to, ona nie chce ze mną rozmawiać, mimo to, zadzwonię do niej. A, takie dziwne trochę, nie? Ale no, są takie osoby, no. Nieważne. Od razu jakieś sytuacje biorę przed oczami. Sie will mit mir nicht reden, trotzdem werde ich sie anrufen. Trotzdem werde ich sie anrufen. Mimo to zadzwonię do niej. Dobra. I to samo z gefallen. Też w kontekście relacji damsko-męskich. Jest małomówna, wortkarg. Sie ist wortkarg, trotzdem gefällt sie mir. Mimo to podoba mi się. Jakaś tam osoba, nie? No, takie. Widzicie, no to też jest to dla mnie dosyć wyzwanie teraz, bo też muszę powymyślać parę rzeczy. Deshalb, deswegen, dlatego, z czasownikiem anrufen. Dlatego... Słuchajcie, deswegen, deshalb, to jest takie leżące na drugim biegunie po spójniku, ponieważ. Ja kiedyś zrobię ten vloga, jeżeli będziecie chcieć. Chodzi o to, że weil i den w jaki sposób zamieniają się ze spójnikiem deswegen, deshalb. Jak to się dzieje? Pamiętacie to zdanie, które wymyśliłem? Ponieważ dzwonię do ciebie, ponieważ muszę z tobą porozmawiać, nie? Ich rufe dich an, denn ich muss mit dir reden. I teraz tak.
Ich muss mit dir reden, deswegen rufe ich dich an. Rozumiecie? Zamieniłem kolejność tych zdań i na miejsce, i tutaj dałem do użycia deswegen, albo deshalb można też oczywiście. To jest to. Z czasownikiem podobać się, dlatego... O, to ma sens. Ona mi się podoba. Sie gefällt mir. Deswegen, dlatego chcę ją zaprosić do restauracji. Deswegen will ich sie ins Restaurant einladen. Kolejne, słuchajcie. Sonst. Sonst jest w przeciwnym razie. Musisz do niego zadzwonić w przeciwnym razie. Du musst ihn anrufen. Sonst. W przeciwnym razie, czyli w momencie, gdy do niego nie zadzwonisz, nie? Sonst wprowadza sytuację, że co by było, gdybyś tego nie zrobił, co mówisz w pierwszym zdaniu. Du musst ihn anrufen, sonst wird er sauer. W przeciwnym wypadku będzie zły. Wkurzy się. Sauer to jest kwaśny dosłownie, ale on używa się też do relacji, wiecie, że ktoś jest zły, taki wkurzony. Musisz się lepiej ubierać, w przeciwnym wypadku nie spodobasz się jej. Du musst dich besser anziehen. Du musst dich besser anziehen, sonst wirst du ihr nicht gefallen. Wirst du ihr nicht gefallen. W przeciwnym wypadku nie będziesz jej, nie spodobasz się jej. Zuerst, najpierw i dann, potem. To są spójniki, one zwykle występują w parach, nie zawsze, ale często występują w takiej duecie, nie? Czy mówicie najpierw coś zrobiłem, a następnie coś tam innego. Mam. Najpierw mówisz, że się tobie podoba, a potem nie chcesz do niej zadzwonić. Zuerst sagst du, dass sie dir gefällt. Dann willst du sie nicht anrufen. Ja? Also gibt es keine Konsequenzen in deinem Verhalten. Fajne, nie? Fajne wydanko wyszło? Cieszę się. No, nieważne. dużo zdań wymyślam moim uczniom. To jest jakby moja domena i gdzieś tam też się bawię tym trochę, ale nie zawsze to wychodzi, nie? Czyli użyłem dwa czasowniki w azie. Zrobiłem to podświadomie. Użyłem obydwu czasowników, użyłem w obydwu przypadkach, nie? W tych sonst. Dobra, zuerst dann. Kolejny czasownik z tej grupy, statt dessen, zamiast tego. Nie chcesz się z nią umówić, zamiast tego tylko do niej dzwonisz. Du willst dich nicht mit ihr verabreden, stattdessen rufst du sie nur an. Stattdessen rufst du sie nur an. Zamiast tego z gefallen? Zamiast tego... Nie wymyślę. Czasownik gefallen plus stattdessen. Poddaję się. Nie wiem. Außerdem, poza tym, dzwonię do niej, poza tym piszę smsy. Ich rufe sie an, außerdem schicke ich ihr SMS. Dobra, taki chamski tekst, nie? Taki trochę... Sie gefällt mir, außerdem hat sie ein schönes Haus. Albo hat sie eine schöne Wohnung. Podoba mi się, poza tym ma piękne mieszkanie. Nie? Taki żart, nie? No. I przechodzimy, słuchajcie, tu się skończyły spójniki z drugiej grupy i zaczęły się spójniki z trzeciej. Spójniki, które wyrzucają czasownik na koniec, tak zwane spójniki szykiem końcowym. Jest tutaj tego folerkę. Spójnik das, że. Jakie zdanie z tym? Ja naprawdę nie wymyślam te zdania na bieżąco, też nie zawsze mogą wyjść jakoś sensowne. Użyję tutaj oczywiście pomocniczego czasownika sagen, który świetnie się skleja z das. Ona powiedziała, że do niego zadzwoniła. Sie hat gesagt, dass sie ihn angerufen hat. Sie hat gesagt, dass sie ihn angerufen hat. Ist gefallen, może podobnie opowiem. Ona twierdzi, że on się jej nie podoba. Sie behauptet, dass ihr nicht gefällt. Sie behauptet, dass ihr nicht gefällt. Mamy das. Mamy teraz spójnik ob. Czy. I tutaj znowu muszę wam podpowiedzieć, że mogę tutaj troszeczkę pomocniczo mi wychodzi to, że
Czasownik, wróć, spójnik ob bardzo fajnie się łączy z czasownikami takim jak fragen i wissen. Ona się pyta, czy jej się podobam. Tak, tak, to ma sens. Sie fragt, ob sie mir gefällt. Sie fragt, ob sie mir gefällt. Spójnik wenn, słuchajcie, spójnik jeśli. Jeśli masz czas, zadzwoń do mnie. Wenn du Zeit hast, ruf mich an. Wenn du Zeit hast, ruf mich an. Jeśli chcesz, zadzwoń do mnie. Wenn du willst, ruf uns an. Dobra, zmieniłem. Zadzwoń do nas. Wenn du willst, ruf uns an. Jeśli chcesz, zadzwoń do nas. I z czasownikiem gefallen. Jeśli ona ci się podoba, zagadaj do niej. Zagadać do kogoś to jest ansprechen, kogo co. Wenn sie dir gefällt, sprich sie an. Sprich sie an. Zagadaj do niej. Wenn sie ihr gefällt. Wenn sie dir gefällt. Jeśli ona się tobie podoba. Als, słuchajcie, als. To als pojawia się w czasie przeszłym. Gdy do niej zadzwoniłem, ona powiedziała, że... Wystarczy tyle. Als ich sie angerufen habe, hat sie mir gesagt, dass... Als ich sie angerufen habe, hat sie mir gesagt, dass... Dobra? Als plus gefallen, słuchajcie. O, mam takie coś, nie? Jest coś takiego, że jak osoba ma ileś lat, ona nam się podobała, a teraz już nam się nie podoba. Czyli na przykład... Gdy chodziliśmy do podstawówki, als wir die Grundschule besucht hatten, hat sie mir gefallen. Hat sie mir gefallen. Gdy chodziliśmy do podstawówki, gdy uczęszczaliśmy do szkoły podstawowej, nie? Słuchajcie, poddaję się, w sensie... Zrobię drugi film, bo już muszę lecieć, bo mam... Czuję, widzę, że coś się dzieje. Za chwilę będzie druga część filmu.